Tak, te części były w jakiś sposób zlepiane. Można to powiedzieć? W tokarkę, jak gdyby można powiedzieć, taką dużą specjalną szklarką. Tą część, w jedną szczękę, w drugą szczękę końcówkę. Łopatką na gorąco zawijało się, przewężało się po prostu tą część tej szerszej rurki, żeby pasowała do cienkiej. Tak. I szczęki się zbliżało do siebie na chwilę. Na z powrotem na swoje miejsce. Także taki ruch się wykonywało, zlepiający jak gdyby dwie lepkie rzeczy. No bo one de facto po rozgrzaniu stają się na końcach lepkie. I to jest właśnie się łączy. Jak właściwie wszystko można w ten sposób połączyć. Przede wszystkim chodziło o tą wodę nieszczęsną. Im lepszy kwarc, tym tej wody nie było, było bardzo mało. A ona nasz polski, powiedzmy, dystrybutor polski, kwarc nie był. Przeważnie chińszczyzną handlowaną i handlują dalej, ale no, zostaliśmy też parę razy przez niego szukani. Oni sami nie wiedzieli, co sprzedają. Dopiero wychodziło w gotowych lampach, że się nie nadaje. Bardzo była woda, w związku z tym ona reagowała się czarna. Bardzo szybko się robiła czarna od środka. Ta woda reagowała z wolframem z katod i emisja tego wolframu była intensywniejsza z katod, bezpośrednio na ścianki, szkła. Każdy stawał się ciemny, przestawał zapalać, koniec. Bardzo szybko, lawinowo to postępowało. I dlatego lampy miały 1000 godzin trwałości. Tak, niejednokrotnie. Także od czystości kwarcu, jeżeli chodzi właśnie o ilość wody, zawartość wody w kwarcu, bardzo, to jest no, bardzo ważny element w tym wszystkim.